Jorik, bohater, o którego bardzo mocno prosiliście w komentarzach. Pasterz zagubionych dusz żyjący na Wyspach Cienia, będący jedną z nielicznych istot tam będących, które nie umarły. Co tam robi, jak przeżył kataklizm wywołany przez zniszczonego króla, który doprowadził do powstania Wysp Cienia? Witajcie moi drodzy, ja jestem Lorwek, ale w ciemnej pelerynie z czarnej mgły, która próbuje mnie dosięgnąć. A dziś porozmawiamy o Joriku, pasterzu zaginionych dusz w League of Legends. Również ten materiał o Joriku chciałbym dedykować widzowi o niku Jorik, kolejnemu naczelnemu wspierającemu ten kanał. Pasterzu dusz, obyś swoją misję wykonywał z pasją. Pozdrawiam i dziękuję. Na marginesie, kiedy twój kanał zaczynają wspierać postacie ze świata LoLa, wiedz, że coś się dzieje. Jorik w starym League of Legends był czymś bądź kimś nieco innym niż jest teraz. Był on z zawodu grabarzem i żył on w czasach wojen runicznych. Bohater, dzięki staremu lore, wiemy, że miał jeszcze nazwisko, które z tego co wiem, nadal jest aktualne i pełne imię bohatera, to Jorik Mori, gdzie Mori pochodzi od rodu bohatera. W starym, nieco dziwnym i posklejanym plastrami lore, bohater po śmierci od razu pojawił się na Wyspach Cienia, jednakże z tego co pamiętam, gdy się umierało, od razu się na te Wyspy Cienia przenosiło, albo raczej twoja dusza, jeżeli była w jakiś sposób przeklęta czy coś podobnego, przenosiła się na Wyspy Cienia. Co ciekawe jednak, Jorik nie był do końca ani martwy, ani żywy. A przecież zginął, dlatego jest to ciekawe. Bohater chciał stać się przewoźnikiem dla dusz na wyspach, jednakże musiał on sobie zasłużyć, w pewien sposób mówiąc, awansować w hierarchii nieumarłych. Jednakże nie udało mu się to i przez dziesiątki i setki lat nawet, nic tylko zakopywał ciała jako grabarz na Shadow Isles. W końcu po owych setkach lat stwierdził, że musi to być jakaś dziwna klątwa, dlatego zdecydował się wrócić do świata żywych i odszukać swój grób z ciałem, którego nie znalazł, jednakże dotarł on do Institute of War, gdzie dołączył do League of Legends. Jednakże wszystko to poza nazwiskiem rodowym Jorika jest niekanoniczne i w League of Legends nie występuje. Znaczy, nie występuje w obecnym kanonie ligi, ale sprawa jest tutaj nieco bardziej zawiła i rozwinę ją kiedy indziej. W aktualnym lore Jorik nie był ani nie jest grabarzem. Żył i wychował się w wiosce rybackiej u wybrzeży Błogosławionych Wysp, czyli dzisiejszych Shadow Isles. Bohater za młodu był typem raczej takiego, można powiedzieć, introwertyka, lecz był niezwykłym typem takiej osoby, gdyż co prawda nie miał on normalnych przyjaciół, ale miał nieco innych, dusze osób, które niedawno zmarły. Za każdym razem, gdy ktoś zmarł, w jego wiosce Jorik mógł porozumieć się z duszą nieszczęśnika bądź nieszczęśniczki. Bohater nie do końca się z tego jednak cieszył, również nie do końca pojmował, dlaczego to akurat do niego legną dusze zmarłych. Nikt niestety mu nie wierzył w wiosce, nawet jego rodzice, którzy określali jego, w cudzysłowie, spotkania pierwszego stopnia z duszami jako zwyczajne, zwykłe nocne koszmary. Wtedy jeszcze chłopiec nieco obawiał się dusz, ale po czasie, po licznych ich odwiedzinach zrozumiał, że te nie chcą go skrzywdzić. I tutaj Jorik miał nieco szczęścia, można powiedzieć, gdyż rozwinę tutaj myśl, że w LoLu występują z grubsza w uproszczeniu dwa rodzaje dusz. Takie, które chcą mordować śmiertelników tak, aby zastępy nieumarłych były jak największe i rosły, i takie, które chcą tylko zaznać spokoju w zaświatach i jeżeli z jakichś przyczyn znajdą się w świecie śmiertelników, czy to za sprawą klątwy, czy czegoś innego, chcą dowiedzieć się dlaczego i chcą po prostu odejść.
Iorik spotykał ten drugi odłam. Sama ta różnica w duszach jest widoczna podczas walki Ilaoi z nieumarłymi duszami, które mocą bogini Nagakeipuros zostały wygnane. Niektóre dusze przeklinały kapłankę Krakena odchodząc, a niektóre same zbliżały się do Ilaoi, szukając samozniszczenia i wygnania tak, aby zaznać wreszcie spokoju. Wracając do dawnego grabarza, jego praca pasterza dusz rozpoczęła się już tutaj, gdzie był on swoistego rodzaju bohaterem dla zbłąkanych duchów, jednak dla innych ludzi był wyrzutkiem i otrzymał miano niezwykle dziwnego człowieka. Cała wioska wiedziała o chłopcu, który widził marłych. Sama ta wieść rozniosła się dość mocno i szeroko, na tyle, że usłyszał o nim zakon mający siedzibę na błogosławionych wyspach, który nazywał się Bractwem Zmierzchu. Iorik zgodził się dołączyć do zakonu i tak został mnichem i od tamtej pory był nazywany bratem Iorikiem. Każdy z mnichów Zmierzchu nosił ze sobą łopatę, których używano do obrzędów związanych ze zmarłymi. Co ciekawe, każdy z braci nosił również ze sobą fiolkę określaną jako łzy życia, nie mylić z łezką bogini, która miała przypominać każdemu z mnichów o ich powinności wskazywania drogi zmarłym. Nie wiemy, czy każdy mnich tak robił, jednakże wiemy, że Iorik nosił fiolkę jako naszyjnik, lecz myślę, że możemy śmiało założyć, że co najmniej większość z nich tak robiła i był to raczej znak rozpoznawczy Bractwa Zmierzchu, a nie jakaś fanaberia Iorikowa. Również woda, która znajduje się we fiolce, to ta sama woda, w której, albo inaczej, źródło tej wody jest takie samo, w którym The Ruined King próbował i udało mu się ożywić jego żonę, jak również ta woda płynie bodajże w Maokaju i ochrania go przed całkowitym spaczeniem Wysp Cienia. Iorik, pomimo bycia w bractwie, podobnie jak za młodu, w wiosce nie został zaakceptowany przez bractwo. Dalej bardziej ciągnęło go do dusz niż żywych, jak również inni bracia byli zazdrośni, że Iorik o wiele lepiej pojmował dogmaty bractwa. W dniu tak zwanego zrujnowania, czyli zamiany błogosławionych wysp na wyspy cienia, Iorik w oddali zobaczył czarną chmurę, próbował od niej uciec, lecz ta szybko go uwięziła. Iorik obserwował, jak wszystkie żyjące istoty wokół niego były poddane okrutnym transformacjom i spaczeniu czarnej mgły. Wszyscy bracia zakonni Iorika usłyszeli głos dusz z czarnej mgły, który nakłaniał ich, albo bardziej te głosy, bo było ich wiele, nakłaniały ich do pozbycia się fiolek ze świętą wodą, tak aby ich dusze dołączyły do czarnej mgły. I każdy mnich to zrobił, gdyż fiolki zaczęły im ciążyć i sprawiać ogromny ból. Iorik z kolei nie poddał się, nie pozbył się fiolki i znając swoje, nazwijmy to, umiejętności rozmowy z nieumarłymi, nakazał czarnej mgle, aby ta go zostawiła, a dusze do niego przemawiające ucichły. Chwilę później bohater stracił przytomność. Gdy się przebudził, jego oczom ukazał się obraz Shadow Isles, zniszczonej, umarłej krainy, opanowanej przez duchy, upiory i innych nieumarłych. On jednak nie został spaczony, jego życie uratowała fiolka wisząca na jego szyi. Poza Iorikiem na Wyspach Cienia są jeszcze trzy istoty lub postacie, które nie zginęły. Powinienem dodać na stałe, gdyż rybacy czy poszukiwacze przygód również udają się na wyspy i raczej długo tam nie przeżywają. Jednym z nich jest Maokai, chodzi mi już o te istoty, które oczywiście żyją na Shadow Isles, który walczy o to, aby przywrócić wyspy cienia, znaczy inaczej, aby przywrócić wyspom cienia dawną świetność, może ładniej to zabrzmi, ale pod kątem natury i przyrody. Pomimo, że obaj, Maokai i Iorik, walczą z nieumarłymi, nie są oni sojusznikami i w lore nigdy się nie spotkali. Iorik przez sporo czasu szukał ocalałych, jednak bez skutku, dlatego zdecydował się na odnalezienie zniszczonego króla, który był za to odpowiedzialny. Bohater poczuł się samotny i przytłoczony ogromem zniszczenia i spaczenia, które wokół niego powstało, co jest w miarę oczywiste. Chciał porozmawiać z duchami jak za czasów młodości przez swoją samotność, lecz te zaczęły wstawać z grobów i być na jego rozkazy. Zatem Iorik przemierza wyspy cienia i korzystając z siły nieumarłych, walczy z nieumarłymi.
Jednakże jego głównym celem jest dowiedzenie się więcej o zniszczonym królu. Bohater co jakiś czas wysyła, technicznie rzecz biorąc, gula, tak jego słudzy nazywają się w grze, więc tak będę ich nazywał tutaj, na zwiady w głąb Shadowlands, jednakże żaden z nich nie powrócił z informacjami, nie wiemy nawet ile takich guli zostało przez niego wysłanych. Dzięki temu, że Yorick był mnichem podczas zrujnowania wysp, wiemy, że ma on co najmniej 1000 lat na karku. Szacuje się, że ma on ich około, no co najmniej 1050, zatem jest bardzo stary. Nadal jest on człowiekiem, nie został spaczony przez czarną mgłę, ale nadal żyje. De facto nie wiemy, co jest przyczyną tego, że bohater jako zwykły śmiertelnik jeszcze nie umarł. Być może są to łzy życia, które nosi, oraz jego wyjątkowe umiejętności związane z nieumarłymi. Powiem wam, że jest to naprawdę niezwykle interesująca kwestia, którą chciałem w tym materiale rozkminić, bo wydała mi się na tyle ciekawa. Wiemy tyle, że gdyby bohater ściągnął fiolkę lub wylał z niej zawartość, czarna mgła od razu posiadłaby jego duszę. I pewnie zastanawialiście się, dlaczego tyle robiłem materiał o Yorick'u. Kilkanaście dni temu mówiłem wam bodajże na streamie, że ten materiał właśnie powstaje. No cóż, powstawał tak długo dlatego, że szukałem odpowiedzi właśnie na to pytanie. Oczywiście nie szukałem jej cały czas, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale ta rzecz wydawała mi się na tyle ciekawa, że gdzieś musi istnieć odpowiedź. I pośrednio udało mi się tą odpowiedź uzyskać. Bo sam bohater mówi o sobie, że jest wpół martwy, pół żywy. Tired, ancient and half dead. I am the rift between life and death. The thin divide between breath and grave. Również możemy się domyślać, że Yorick jest nieśmiertelny, ale o tym powiem wam może kiedy indziej. W każdym razie dokopałem się do wywiadu z jednym z pracowników Riot Games, w którym ta kwestia jest pośrednio wyjaśniona. Otóż peleryna Yoricka to nie zwykła peleryna, a elementy czarnej mgły, które cały czas od setek lat próbują do niego dotrzeć i go spaczyć. Jednak są zatrzymywane przez święte wody. Ta obecność czarnej mgły przy Yorick'u tworzy coś na zasadzie związku, który nienaturalnie wydłuża życie bohatera. Ale myślę, że związek Yorick'a, dziwnie to zabrzmi, z peleryną wyjaśnia, dlaczego bohater jest tak długowieczny. Niestety to na tyle w tym materiale, kochani. Chciałbym pięknie podziękować wam za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.